Jo, cześć siemano, witam was bardzo, bardzo wszystkich serdecznie. To jestem ja, czyli Kamera. Zapraszam was na pierwszy odcineczek z mojego serwera, czyli Crystal Network. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wyglądał start właśnie tego serwera, jak wyglądały pierwsze moje poczynania na serwerze, jak zachowywali się ludzie, jakie były błędy i tak dalej, i tak dalej. Na samym wstępie chciałem poprosić was o zostawienie oczywiście łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji, będzie to bardzo, bardzo milutkie. Jak to zrobicie? Polecimy po 2000 subskrypcji. Wbijajcie na moje socialki, które są w opisie, oczywiście w opisie też macie IP do serwera, czyli mc.crystalnetwork.pl. A my co? Chyba już bez zbędnego przedłużania będziemy sobie zaczynać i zapraszam was do takiego małego skrótu ze streamu. Boże, czy to widać, czy to słychać? Czy to widać, czy to słychać? Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym streamku na tym kanale. To jestem ja, czyli prowadzący tego kanału, właściciel serwera, na którym właśnie się znajduję, czyli Crystal Network. Widzę, że tutaj coś źle ustawiłem, dobra, już. Ogółem dzisiaj zaczynamy mój serwer, czyli crystalnetwork.pl. Na górze macie IP, możecie wbijać serwer z Java i Bedrock. Mamy troszeczkę problemy teraz z Bedrockiem, ale mam nadzieję, że wszystko zaraz ogarniemy, że wszystko będzie bardzo dobrze. W ogóle mogę wam się pochwalić, że skina zmieniłem, także tak on teraz wygląda. Czekajcie, ja tutaj do Night Owla. Dzień dobry. Halo, halo. Panie Night Owl. Cześć, cześć, dzień dobry. O, macie właśnie, rozmawiamy teraz z technikiem, głównym technikiem serwera lub właścicielem, no. No i dobra, po tych paru minutach streama nadszedł ten czas, kiedy musieliśmy otworzyć nasz serwer. Wszystko już wtedy działać. Godzina 17, więc razem z Kamerą ogłaszamy, że pierwszy tryb serwera crystalnetwork.pl zostaje oficjalnie otwarty. Możemy, dokładnie, możemy wbijać, także wszyscy już teraz mogą wejść, czy jeszcze nie? Już mogą wejść. No i let's go! Wszyscy mogą teraz wejść. Zapraszamy serdecznie. O kurde. Oczywiście nie obyło się niestety bez żadnego błędu. No mieliśmy naprawdę ogromny błąd, jeżeli chodzi o tutaj respienie graczy, bo nie wiem dlaczego respili się na górze, a nie na dole, ale na szczęście udało nam się to naprawić. Kurde. O kurde, tutaj mamy problem mały. Mały problem mamy, widzę. Malutki. No, mały problem, także... Widzę, że mały problem jest. To nie mój problem! Co mnie wyzywasz? Już... I wszystkich trzeba tepnąć po prostu, także weź tutaj tepnij. Oj, widzę, że tutaj malutki problem się wkradł, ale no, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś dużego problemu z tym. Także uważam, że edycję możemy uznać za rozpoczętą. Dokładnie tak. Oczywiście jak to my, jak to ja, popełniliśmy kolejny błąd i naprawdę ogromny błąd, bo to tak naprawdę ogółem to niestety ustawiłem tylko, że mogło 5 graczy wejść na serwer, a dokładnie na serwer box. Także no po prostu musieliśmy zrobić restart i włączyć, żeby mogło być 100 osób. Dobrze. Ogólnie, czy chcielibyście może restart? Bo ogólnie tylko 5 osób może być na boksie. Może być tylko 5 osób? Niemożliwe. No. Niemożliwe, serio? Tak, dlatego... Dobra, no to robimy niestety restart. Sorry tutaj, tutaj pewnie ja zwaliłem sprawę, bo ja to ustawiałem. Także przepraszam tutaj, mój błąd. No i nagle okazało się, że nasza strefa noob, na której właśnie stoję, przestała działać. Ktoś wszedł po prostu do endu, także no nasz teleport niestety nie zadziałał. No i to totalnie tym się nie przejął, ja się bardzo przejąłem, bo myślałem, że wszystko działa. Jednak nie działało, na szczęście udało nam się to szybko naprawić. Gdzie udało się naprawić? Na samym spawnie, zobacz sobie.
ale to trzeba ustawić permisję. No, no to możesz tam ustawić. Ando, gratulacje. Co? Coś do Endu. Jak do Endu? No. To jest? To źle wykryło zapewne. Nie. Ciekawie. Poczekaj na Bifixa. End strona. Dasz promko? Na razie nie. Ludzie do Endu wbijają? Nie. Wbijają. Aż zaraz sprawdzę. Aha, tutaj na tu, dobra, kmini już, okej. Okay. Już naprawiłem, sorry ludzie, bardzo głupi błąd. Cofka. Macie rację. Dawidcio ma flya. Babcio ma flya? No, a no bez kitu, tak no definitywnie. O co tu chodzi? Ale mi smutno. Dziękujemy za zgłoszenia. Bardzo dziękujemy. Po około 20 minutach przerwy technicznej, żeby naprawić graczy żdawy, ktoś postanowił, że zbotuje nasz serwer. Na szczęście nasz serwer jest tak dobry, że takie boty nam nic nie dadzą. Także zobaczcie właśnie, jak te boty wyglądały. Serwer to oczywiście działa, jeżeli wy macie problemy, no to widzicie. Wszystko... Tak, nie mam psychy postawić bedlocka, bo sobie mnie... jak widzicie, wszystko pięknie działa, także jeżeli wy macie jakieś problemy z dołączeniem na serwer, to po prostu nie jest to... Nie jest to po prostu od naszej strony problem. Bo po prostu wszystko działa, no tak jak mówię, nie? Jeżeli chodzi o bedrocka, no to oczywiście będziecie musieli jeszcze poczekać, niestety. Bo ten nieszczęsny bedrock zawsze... Po prostu z nim jest problem. 20 osób jest w Minecrafcie. Witam serdecznie wszystkich. 21 nawet. Napad na Nightowla. O kurde, przewalono. Chwilka. Ale czy mi się wydaje, że serwer się został znowu zbotowany? Jak bo tu takie jakieś dziwne niki dołączają. Coś mi tutaj nie pasuje. Coś kurczę nie tak. A to chyba, że to jest taki mój... mój po prostu. Mega, odpowiadam ci na to pytanie. Ej, nie, to jest bot. To nie jest możliwe, że to nie jest bot. To i proszę tutaj Nightwall sprawdź. Wydaje mi się. Kątkę daj, bo to dużo osób wchodzi. Wydaje mi się, że to nie jest bot, słuchaj. Nie, to są boty. Chociaż, daj mi chwilkę, tak, niestety, to są boty, to mają to same, ej. No tego się można było spodziewać. No, i także, jakby nie ma z tym jakiegoś tam dużego problemu, bo jakby, no, były takie napady kiedyś na nasz serwer i teraz na szczęście jest po prostu lepsze. Lepsze to wszystko, nie? Ej, kamera ogólnie jest taki, wiesz, jest ta opcja awaryjna. Pamiętasz ten mój plugin No Boss Forever? Może nie jest idealny, ale... Ale można go wygrać, no wiesz, no jest... Także według mnie nie ma to po prostu sensu. Znaczy nie to, że coś 20 TPS jeśli... Ale fajnie, że nam podbijają player count, nie no, fajnie. O, no właśnie, statystyki! Będą fajne statystyki. No i dobra, zatrzymaliśmy serwer, aby włączyć naszego antybota. Na szczęście mieliśmy go przygotowanego, także wszystko było już pod kontrolą. Tego antybota włączyliśmy i postanowiliśmy, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, że botują ten serwer, bo po prostu podbijają statystyki. Możemy spróbować naszych sił, naszego serwera i zobaczyć, jak on działa. Ej, fajne testy maszyny mamy, stary. No właśnie, testujemy też maszynę. Dobra. Nie, ale teraz tak bez jaj możesz wgrać ten plugin. Ja mam taki lepszy plugin. Tak? Dobra, no to poczekamy sobie. A serwer, jak widzę, dalej działa. No, także bardzo dobrze. Też lagów za dużych nie ma, może jakieś tam lekkie się czasem pojawiają. Ale naprawdę bardzo dobrze.
Laguje to mi kompas, tak. Tak? O kurczę, o, ciekawie. Ja widzę, że restarcik, tak? Dokładnie. Ale restarcik tylko boksa. Crash, żeby nie było, to nie był crash. No i dobra, kiedy wgraliśmy już nasz plugin na antybota, okazało się, że antybota jeszcze nie ma na lobby, dlatego no, ktoś znowu postanowił, że zbotuje nasz serwer, a dokładnie nasze lobby, ale na szczęście zobaczcie, jak to wyglądało, nasz serwer jest tak kozacki, że po prostu to wszystko wytrzymał. Nie żeby coś, niektóre boty mają premki, no to widzę, że ktoś się postarał. Widzę, że znowu serwer jest zbotowany, ciekawe. Bo się wyłączył? Nie wyłączył się, to było restartowanie serwera ze względu na to, że po prostu dodawaliśmy nowy plugin. Serwer is full, no i bardzo dobrze, ja się cieszę z tego. Ten ktoś, kto botował serwer, nawet sobie włączył to, żeby te wszystkie boty się ruszały, wydzielały różne partikle i tak dalej. Na szczęście nasza maszyna jest tak mocna, powtarzam to kolejny raz, że po prostu wytrzymało to wszystko 100 osób, normalnie się pomieściło, bez żadnych lagów, TPS-y nie spadały, nawet podczas tego, że wszyscy ciągle chodzili. Ale się komuś nudzi, naprawdę. Ale się komuś nudzi. O, say what? Zobacz, co tu się dzieje. Ale się komuś nudzi. Poczekaj, ale co się komuś nudzi? Co jest? Chodź na lobby. Na lobby? Okej. Zaraz wiem, daj skąpkę. Co jest? Ale dymy. Nawet ty nagrywaj, mordeczko, ale to przecież wszystko... Wszystko jest streamowane dobra, teraz. Wiem, kto botuje, niestety, chyba. No ale dobra, teraz już proszę cię, żebyś tam naprawił boksa, nie? Boks jeszcze na razie nie działa, jak widzę. Aha, bo boks się włącza, dobra, spokojnie, boks się włącza. Tutaj jeden czatownik powiedział, zapytał się o głos Nightowla. No według mnie po prostu, ja bym tutaj się nie sugerował głosem Nightowla. Jest jaki jest, najważniejsze jest to, że Nightowl jest naprawdę spoko człowiekiem. No i naprawdę ma wiedzę. Mało strach. Czemu Nightowl ma głos jak Timoe? Nie wiem, jakby Nightowl... Voice changer. Tak. Nie, jakby nie sugerujcie się tym, że Nightowl ma taki głos, jakby... Nie chce ma, ważne, że gościu jest naprawdę ogarnięty i wiedzę ma, nie? No i teraz okazało się, że pokazałem hasło. Było to niespodziewane, bo tak naprawdę nie zauważyłem tego, że pokazałem hasło. Nie zauważyłem tego, że nie wyłączyłem sceny. Bardzo to się źle skończy, zaraz to sobie zobaczycie hasło. Było to oczywiście niechcący, no ale na szczęście już wszystko ogarnęliśmy, że już takie rzeczy się po prostu nie przydarzą. Kamera hasło pokazałeś? Kto? Ja nic nie pokazywałem. Ja nic nie pokazywałem. Tak, pokazałeś. Tak? Mhm. A, no to cóż. Tak naprawdę na początku miałem troszeczkę wywalone w to, że hasło pokazałem, ale potem zobaczycie tego skutki. A teraz zobaczcie, jak tutaj dostaliśmy parę donajcików, przez co oczywiście poszedł pierwszy VIP na boksie. Się, kurde, zrespili. Wow! Wow, kurde! Co? Pam, pa, pa, para, pa, pam. Para, para, pam. Ale koks! Dobra. Wow! Co jest? O kurde! Donajcik kolejny! Wow! Jo! 200 złotych! Będzie tu siedział. Ej, co jest? Kurde, szakej!
No i teraz przechodzimy do najważniejszej części filmu, czyli do pokazania mojego hasła. Bo ogółem to, tak tłumacząc na szybko, pokazałem te hasło, no i po jakichś pół godzinach ktoś po prostu z mojego konta, bo jak wiecie, serwer jest non-premium, ktoś z mojego konta wszedł na serwer, zalogował się jako ja, no i niestety rozwalił cały serwer. Ja jeszcze o tym nie wiedziałem, że coś takiego się stało, bo jak widzicie, jak zobaczycie, nie byłem jeszcze zalogowany na serwerze, nawet nie mogłem wejść, bo ktoś korzystał właśnie z mojego konta. Potem mnie niestety Nightol okrzyczał za to, ale to wszystko zobaczycie sami. No. Co jest, ty? Ty, ja teraz nie mogę w ogóle wejść, ale faza. Co jest? Czyli mogę teraz w ogóle wejść. Ogółem ja też za dużo nie wiem. Czekaj, co by się stało. Ogółem ja też za dużo nie wiem, ale z tego co wiem z czatu, jak widzowie pisali, to ktoś wszedł i zaczął rozlewać lawę wszędzie i tak dalej. Także... no... no i dobra, będziemy już kończyć ten film, także bardzo było mi milutko, że oglądaliście ten film do samego końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Kolejny film już niedługo z mojego oczywiście serwera Crystal Network. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam na serwer. IP to mc.crystalnetwork.pl. Widzimy się w następnych filmach.